Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na kolejnym koncercie z cyklu jubileuszowych występów naszych absolwentów. Witam Państwa w imieniu dyrekcji szkoły, która w tej chwili jest zajęta egzaminami pod skrzydłami Centrum Edukacji Artystycznej, a to znaczy, że po prostu muszą tam być, a nie razem z nami. Ubolewają, ja także. Natomiast no tak czasem życie dyktuje. Jesteśmy w trakcie egzaminów dyplomowych, jesteśmy w trakcie egzaminów kontrolnych, wszystko to razem jest świadek z tym, że szkoła żyje. Kochani Państwo, spotykamy się kolejny raz, dokładnie szósty. I po raz szósty chcę przybliżyć Państwu całą filozofię tych wydarzeń, które są wpisane w jubileusz 80-lecia naszej szkoły. To jest taki czas, kiedy nie tylko podajemy sobie ręce i współdziałamy dla dobra nas wszystkich, ale także wspominamy tych wielkich pedagogów, którzy sprawili, że szkoła stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych placówek edukacyjnych w skali kraju. Mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że chyba nie ma instytucji w Polsce, w której nie byłyby ślady lubelskie, w których nie pracowaliby nasi absolwenci, w których nie spotykalibyśmy tych, dla których to miejsce było ważne. Było ważne, bo dało rozwój. Było ważne, bo dało opiekę i start w nowe życie. Bo wreszcie uświadomiło sobie każdy z nas, że bez tej szkoły nie bylibyśmy dzisiaj tym, kim jesteśmy. To może brzmi nieco sentymentalnie, ale zapewniam Państwa, że rozmowa z dzisiejszymi gośćmi, a są nimi Krzysztof Bzówka i Tomasz Błaszczak, będzie za chwilę dowodem na to, że mówimy tym samym językiem, mimo upływu lat, mimo faktu, że wzrastaliśmy w innych czasach, że nasze dyplomy się minęły, że nasi pedagodzy byli różnych specjalności. Niektórzy już nie żyją. Inni są jeszcze razem z nami. Bo ta szkoła jest szkołą wielopokoleniową. Jest szkołą, w której jak w znakomitej sztafecie przekazujemy sobie wszystko to, co najlepsze. Co wiemy, co znamy, co kochamy, czym jest muzyka. Szkoła po profilu ogólnokształcącym i muzycznym to zjawisko wyjątkowe. To bogactwo samo w sobie, ponieważ wszyscy kształcący się w tej szkole mają za moment wybór. Albo studiów muzycznych, albo studiów humanistycznych, albo nauki ścisłe. Zatem w tej szkole dzieją się te ważne sprawy, które decydują o życiu wszystkich, którzy tę ścieżkę edukacyjną przejdą. Proszę Państwa, przed nami matury, a wcześniej toczące się egzaminy dyplomowe. Nie ukrywam, że rozmawiam z dyplomantami. Pytam o ich wybory. Część z nich już mówi o studiach muzycznych. Inni jeszcze się zastanawiają. Szukają w sobie to, co najlepsze, co warto rozwijać, co da w przyszłości bezpieczeństwo i stabilizację. Co da piękne, twórcze życie, bo w istocie o to chodzi. Drodzy Państwo, przed nami znakomity zespół kameralny. Primavista String Quartet, który należy niewątpliwie do najciekawszych i najlepszych polskich zespołów kameralnych. Posługuje się w tym momencie tym, co wiemy o nich, a więc biogramem. Zespół powołany został jako kwartet Primavista w latach 90. ubiegłego wieku przez muzyków, uwaga, Polskiej Orkiestry Kameralnej Jerzego Maksymiuka, który to zespół odtąd poświęcił się grze kameralnej i wypracował swoje wyjątkowe spojrzenie artystyczne i jakość brzmienia. Przez niemal 3 dekady artyści mieli okazję zaprezentować się w różnorodnym repertuarze na wszystkich kontynentach.
Obejmuje on dzieła światowej literatury kameralnej, a szczególnym zainteresowaniem prima vista string quartet jest twórczość Wolfganga Amadeusza Mozarta, a także, co jest odkryciem tego zespołu, twórczość Jana Chryzostoma de Ariadne, hiszpańskiego Mozarta, jak o nim się mówi, oraz Mikalajusa Ciurlenisa. Kwartet współpracował z wybitnymi polskimi zagranicznymi solistami, m.in. z pianistką Ewą Pogłocką, Piotrem Walecznym, Januszem Olejniczakiem, Krzysztofem Jabłońskim, Markiem Drewnowskim, skrzypkami, Konstantym Andrzejem Kulką, Janem Staniętą, klarnecistą Michaelem Lecikiem, wiolonczelistą Artą Murasem, śpiewaczkami i śpiewakami Olgą Pasiecznik, Martą Boberską, Dorotą Lachowicz, Jerzym Artyszem, Józefem Franksteinem, a także z muzykami jazzowymi, m.in. Filipem Wojciechowskim, Krzysztofem Kardzinem, Andrzejem Jagodzińskim, Zbigniewem Namysłowskim i Januszem Stronem. Członkowie kwartetu są także cenionymi muzykami studyjnymi, a więc tymi, którzy specjalizują się w nagraniach płytowych. Brali udział w nagraniach muzyki filmowej Zbigniewa Kessnera, Jana Apę Kaczmarka i Krzesimira Dębskiego. Współpracowali z Edytą Górniak, Michałem Bajorem i Grzegorzem Turnałem oraz wieloma innymi artystami. I teraz uwaga. Kwartet prima vista nagrał 14 płyt kompaktowych. Między innymi dla wytwórni Dux. 7 z nich uzyskało nominacje do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk, a 3 zostały nagrodzone tą statuetką. Za koncerty fortepianowe Fryderyka Chopina w kameralnej wersji z Piotrem Walecznym. 4 pory roku Antonia Vivaldiego z Konstantym Andrzejem Kulką oraz za kameralną wersję koncertów fortepianowych Jana Sebastiana Bacha z Waldemarem Malickim i Tamarą Granat. 2 albumy otrzymały tytuł płyty złotej i platynowej. Członkowie kwartetu zostali odznaczeni medalami zasłużonej kulturze Gloria Artis oraz otrzymanie Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od roku 2023 zespół koncertuje w następującym nowym składzie. Krzysztof Bzówka, absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Karola Lipińskiego w Lublinie, skrzypce pierwsze. Szymon Telecki, skrzypce drugie. Marek Czech, altówka. Tomasz Błaszczak, absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Karola Lipińskiego w Lublinie, wiolonczelo. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie z artystami będzie miało przebieg podobny do poprzednich. Wypracowaliśmy pewien zamysł, pewien projekt, który, mamy nadzieję, Państwu odpowiada. Teraz będzie koncert w wykonaniu prima vista string quartet, a w programie Wolfgang Amadeusz Mozart, kwartet D-moll, KV 173. Kwartet 16-letniego artysty. Geniusza wszechczasów. Kompozytora, o którym mówi się, że jego talent jest darem nieba, który żył krótko, niespełna 36 lat. Urodził się w Salzburgu. Tam świętuje się każdą okoliczność związaną z Mozartem. Podobnie w Wiedniu, gdzie odszedł. Ponieważ Austriacy są szczęśliwi, mając świadomość takiego geniusza rodem. Są szczęśliwi, że
muzyka Mozarta jest wartością ogólnoludzką. Części kwartetu Demol Mozarta. Allegro Mamol to moderato. Andantino Grazioso. Menuetto Allegro. I Jan Chryzostom de Ariaga. Urodzony dokładnie 50 lat w relacji z Mozartem. W 1806 roku. Także 27 stycznia. I podobnie jak Mozart, żyjący krótko, niespełna 20 lat. Kształcił się w Paryżu u Herbiniego, u Fetisa, u Bayeux. Był znakomitym muzykiem, który dał światu niewiele pozycji, ale znaczących. Za chwilę usłyszymy kwartet również w tonacji demol. Tyle, że ariagi. Allegro, adagio, menuetto, adagio, allegretto. Kochani Państwo, po koncercie będzie chwila przedstawienia technicznego. Pan profesor Walasik nas tutaj uporządkuje. I będzie rozmowa z dwoma artystami. Krzysztofem Zówką i Tomaszem Błaszczakiem. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bardzo proszę. Ja już się boję. No nie. Czuję się jak na egzaminie. Sam nie wiem, co powiedzieć. Zanim jeszcze. Już mówisz. Już mówię, po prostu. A to dobrze świadczy. Dla nas to było, zwłaszcza dla mnie, nie wiem, pewnie dla kolegów też, no niesamowite przeżycie, powrót tutaj po latach. Uwierzcie mi, wcale łatwo nie było. Ten gmach to się wiąże w ogóle z niesamowitymi wspomnieniami. Powiem tak, nawet często po nocach mi się śniły, prawda, jakieś sytuacje takie z profesorem Grytą, z profesorem, z panią dyrektor ówczesną, panią Tamarą Bogdanowską. No to tutejsze konkursy, początek konkursów tych skrzypcowych, no to, to w ogóle jakieś takie niesamowite, niesamowite. Teraz włączone jest? Jest włączone. Możesz mówić teraz. Teraz pani profesor zapyta. Tak. Pani profesor. Jeśli państwo pozwolą, ja zacznę od podziękowań za to, że przyjechaliście, że zagraliście dwa wspaniałe kwartety Mozarta i Ariagi. Tego drugiego nie znałam. Jestem wam wdzięczna za odkrycie hiszpańskiego Mozarta. Tak. Za to, że mogliśmy usłyszeć tę muzykę, która jest zdecydowanie piękna, łączy klasykę z wczesnym romantyzmem, no i temperamentem hiszpańskim, co zrozumiałem. Więc chcę podziękować za przyjazd, chcę podziękować za ten piękny koncert, ale także za wzruszenie spotkania po latach. Tak, tak, to niesamowite. Bo kiedy zobaczyliśmy się po raz pierwszy dzisiaj po latach, około godziny 14, tak, to muszę powiedzieć, że z trudem powstrzymałam łzy. A mi troszkę tak nogi się ugięły. Naprawdę to są, ja mam niesamowite wspomnienia z panią profesor. Kiedyś grywaliśmy razem, to nasz przebój był Cygan Karawela tutaj, to po prostu szaleliśmy, prawda, na estradzie. To ja bardzo mile wspominam to za takie właśnie podejście i tak właśnie mówiłem do pani profesor dzisiaj, że taki spokój emanował zawsze od pani. Ja czułem się tak pewnie po prostu, a tam utwór jest taki dość, można by powiedzieć, momentami karkołomny, bardzo taki zróżnicowany i tempem, prawda. Zaraz po tym wstępie, ja to wszystko doskonale pamiętam, po tym wstępie, po tej kadencji, gdzie tam normalnie orkiestra z harfą wchodzi, a pani profesor tutaj jak na harfie, prawda? To jest bardzo trudny w ogóle akompaniament, ten początek. Ja to, no to są takie wspomnienia, które zostaną no już do końca. Bardzo dziękuję. Proszę panów, zadaję to pytanie właściwie wszystkim naszym gościom, wszystkim artystom, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w cyklu jubileuszowych koncertów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej imienia Lipińskiego w Lublinie. Proszę powiedzieć, w którym momencie tak naprawdę podjęli panowie decyzję, że muzyka jest tą drogą, którą chcecie podążać? Może indywidualnie. W siódmej klasie. W siódmej klasie. Nie, po prostu, nie wiem, tutaj mój tata siedzi, który wspaniale mnie wspierał i prowadził przez całą moją drogę. W zasadzie to dzięki jego wytrwałości, mamy też, no to jakby jestem wiolonczelistą, no ale postać profesora Łosakiewicza, który tutaj właśnie ma swoją salę, kiedyś to była sala geograficzna, pamiętam, teraz to jest sala właśnie dedykowana pamięci profesora, no to była niezwykła postać, która no, zarażała całe pokolenia wiolonczelistów swoją miłością do tego instrumentu po prostu. Myślę, że to... To niesamowity człowiek. Tak, tak. Myślę, że to odegrało największą rolę w jakby decydującą o tym. On pojechał, pamiętam, jak byłem w klasie maturalnej do właśnie profesora Michalika, który niedawno zmarł i osobiście go poprosił i pamiętam, że profesor Michalik z taką, no, z taką, takim uznaniem i z taką no, wielką... No, oddaniem tego atencją. Tak, atencją właśnie wypowiadał się o profesorze Łosakiewiczu. Także to była taka postać, która na pewno no, decydująca miała wpływ na to, że się po prostu zdecydowałem jakby związać z wiolonczelą aż do dzisiaj po prostu, bo to w sumie już prawie 43 lata jak gram na wiolonczeli. Oj, nie mówmy o tych latach. Także to naprawdę to była wielka postać. Wspaniale. Panie Krzysztofie. Ja powiem od razu, ja nie miałem wyjścia po prostu. To nie było tak, że w siódmej czy w szóstej klasie ja po prostu jakbym, nie wiem, to było tak oczywiste u mnie w domu, że ja po prostu musiałem grać. I
Początkowo trochę się buntowałem. Mój tata wiecznie już po późniejszych latach był dość mocno chory i niestety ciągle słuchał i ciągle tych tercji, tych oktaw nie mógł znieść po prostu, że to jest... Bo były nieczyste. Bo były nieczyste i przychodził czasami już po prostu w pewnym momencie i mnie taką reprymendę dostawałem, że po prostu musiałem to poprawić. Natomiast oczywiście też to jest ważne, jeżeli się spotka na swojej drodze właśnie odpowiednią osobę. W moim przypadku, tak jak tutaj w przypadku kolegi profesor Łosakiewicz, no to w ogóle to była persona w ogóle, jeżeli wśród nauczycieli, wśród wiolonczelistów. Natomiast ja trafiłem na wspaniałego człowieka, już takiego jak wtedy mi się wydawało, taki starszej daty, to taki był... odróżniający się może od innych, profesor Jerzy Preisner, który gdzieś tam zobaczył we mnie, w ogóle ja już mówiłem pani profesor, nie wiem, chcieli mnie wyrzucić chyba z tej szkoły, bo coś tam nie bardzo, czy na obój przenieść, czy coś takiego. I właśnie ten człowiek po szóstej klasie, pamiętam, wyciągnął do mnie rękę, powiedział, tylko spojrzał na mnie, mówi, chodź synu, tutaj popracujemy, no i umiał mnie tak podejść, zainspirować, że ja w siódmej, czyli w pierwszej liceum, w drugiej, w trzeciej, ćwiczyłem po prostu bardzo dużo, dawał mi bardzo trudne programy, pewnie jak teraz widzę za trudne jak wtedy, ale przez to, że był to tak trudny program, to zmuszał mnie po prostu, ja ambitnie po prostu ćwiczyłem tyle, ile mogłem i powiedzmy sobie, że to były takie lata tej pracy, które przyniosły efekt. Ja w trzeciej klasie, pamiętam, grałem w Fismol Wieniawskiego, to było w ogóle, to było jakieś tam, nie, tam się z tym stakatem w dół wiecznie męczyłem, prawda, ale ćwiczyłem, starałem się po prostu wypaść jak najlepiej i tak jak mówię, spotkanie kogoś na swojej drodze, tak wspaniałego, tak jak tutaj pan Łosakiewicz, czy tak jak mój profesor Preisner, to potem to jest taka pieczątka, prawda, że w zasadzie odwrotu nie mieliśmy. Ja sobie nie wyobrażałem po prostu innego w ogóle scenariusza. Oczywiście później to życie się różnie potoczyło, prawda, ale wydaje mi się, że ten moment tutaj w szkole to był najważniejszy po prostu. To jest coś, co później tylko ewentualnie i charakter, i podejście, kontakt właśnie z takimi ludźmi, jak profesor Łosaki, jak pani profesor tutaj Księska, jak pan, ja mówię, między nami mówiliśmy Franio, czyli profesor Franciszek Falger, czy właśnie profesor to było niesamowite postaci. Kontakt właśnie taki, gdzie jednocześnie byli to ludzie tacy, ja bym to powiedział, tacy nawet my młodzi, prawda, jednak jacyś tacy godni zaufania, często nas wysłuchiwali. Ja mówiłem, ja z profesorem, nie uczyłem się u profesora Falgera, ale bardzo lubiłem z nim rozmawiać. Czasami wydawało się, że go tam podpytywałem, podpuszczałem, tak żeby mi coś tam powiedział, a jak to. Zawsze byłem ciekawy innego tego spojrzenia. I to, uważam, to rzutuje potem na nasze... Całe życie. Zbieramy te perełki. Jasne. I one w pewnym momencie. Ale ten początek właśnie w szkole jest po prostu, jest najważniejszy. Nawet ja myślę, przecież wiadomo, że nie wszyscy będą, prawda, solistami, nie wszyscy będą w zawodzie, nie wszyscy po prostu będą podążać w tym kierunku, ale jednak kontakt z tą kadrą, kontakt z tymi ludźmi, kontakt ze sztuką, ta wrażliwość na dźwięk, jeżeli chodzi o zespoły, prawda, w orkiestrze pamiętam, to jest ta umiejętność współpracy, kooperacji, ta szkoła muzyczna, ja to tak traktuję, że to było takie naprawdę, ja bym to nazwał takie przysposobienie trochę do życia, nawet niekoniecznie muzycznego. I zawsze tak jest właśnie, te szkoły artystyczne właśnie to mają. Także mówię, nie każdy musi być nie wiadomo kim, ale jestem przekonany, że każdy, kto kończy tę szkołę, jest innym człowiekiem, na pewno innym, niż by do tej szkoły w ogóle nie chodzi. To jest dla mnie tak oczywiste i tutaj teraz ten powrót, prawda, piękna szkoła nadal. Sali. Tak. No ja pamiętam, ja
Ja pamiętam budowę tej szkoły, no niestety takie to już czasy, gdzie w tamtych czasach ta szkoła była po prostu czymś niesamowitym. Ten budynek ma 50 lat, słuchajcie, także to już są lata. Początkowo myśleliśmy, że on tak szybko był wybudowany, że jeszcze szybciej się rozpadnie. I bywało tak, że bywały różne tutaj, ciągle coś się tam zapadało i tak dalej, no ale jak widać stoi, pomimo tego bagna pod spodem, prawda? I potem pan studiował u profesora Lulisa, tak, wspaniały człowiek, wspaniały. A pan u profesora Michalika. Tak, i u aktualnego rektora, który został właśnie świeżo wybrany, u pana Tomasza Strzala. Tomasza Strzala. Ja chcę powiedzieć, że wszystko to, o czym panowie mówicie w tej chwili, mogą w dużej mierze potwierdzić siedzący na widowni absolwenci naszej szkoły, dzisiaj pełniący funkcje kierownicze, pedagogiczne, artyści, pani dyrektor Beata Syczuk, pan wicedyrektor Artur Figiel, biega tutaj pani Katarzyna Czerniawska, kierownik sekcji altówek smyczków, pan profesor Andrzej Walasik, pan, źle widzę w tej chwili, ale był, proszę się odezwać, ci, którzy skończyli naszą szkołę. No tutaj kolega z klasy. Znakomity puzonista. Tak. Wojciech Kopyciński, tak wraz z synem znakomitym organistą. Tak jest. Chcę powiedzieć, że ja z Krzysiem właśnie chodziliśmy do jednej klasy. Chodziliśmy do jednej klasy, tak. Więc to są wzruszające chwile. Siedzi tam pan Lech Gąsior, wychowanek profesora Franciszka Falgera. Przez lata pierwszy pulpit orkiestry Filharmonii imienia Wieniawskiego w Lublinie. I tak sobie myślę, drodzy Państwo, że to są takie chwile, w których mamy świadomość więzi, która nas łączy. Poprzez pokolenia, poprzez indywidualne doświadczenia, nagle uświadamiamy sobie magię tego miejsca. Czy Państwo się ze mną zgodzą? Bardzo dziękuję. Wracam do kwartetu, bo to jest formacja bardzo szczególna. Można powiedzieć, że na świecie kwartetów smyczkowych jest bardzo wiele. Są one lepsze, gorsze, są znakomite, wybitne. Państwo należycie do tego gatunku zespołu, o którym się mówi, że wypracował indywidualny, piękny styl, piękne brzmienie. To było słychać. Podziwiałam dzisiaj waszą grę. Proszę powiedzieć, co jest nadzwyczajnego w kwartecie smyczkowym, że poświęcacie całe życie? Pan zostawił instytucję, by pracować nad sobą i poświęcić życie kwartetowi. Ojejku, to tak mówi się potocznie, że kwartet to jest w ogóle najwspanialszy instrument po prostu, jaki może być, prawda? Ale to jest niesamowite, jest nas, prawda, czterech dorosłych facetów. Każdy jest indywidualnością, każdy ma swoje zdanie, każdy po prostu, no często bywa tak, że tam, prawda, ciągnie jeden swoją drogę, no to jest normalne po prostu, natomiast to ucieranie cały czas, ustalanie pewnych rzeczy, oczywiście praca, ale to jest nic w porównaniu do tego, co się potem dzieje podczas koncertów, co się dzieje właśnie w akcji. Zdarzają się rzeczy przeróżne, czasami zaskakujące. I to jest tak, jak ostatnio, przedwczoraj graliśmy taki koncert w Warszawie, tam w towarzystwie imienia Stanisława Moniuszki. I tak potem zagraliśmy i tak potem sobie pomyśleliśmy, a koledzy tam mówią, wiesz co, ale momenty to były. I dla tych momentów, czasami słuchajcie, bardzo krótkich, no po prostu się gra. I to jest nawet trudne do opisania, że coś się zadzieje, ja nikomu nic nie mówię, ja czasami spojrzę na Tomka i on wie, on to wie, co będzie. Jak on coś zrobi, ja muszę przewidzieć i muszę mu odpowiedzieć. Cały czas jest to żywy organizm. Różnie bywa, czasami jedni się czują lepiej, czasami gorzej, czasami jest taki dzień, czasami taki. Uwierzcie mi, dzisiaj mi się bardzo ciężko grało, miałem taki, ja czułem się tak kolegą, powiedziałem, jakbym miał worek jakiegoś tam, czegoś na plecach, bo to nie jest łatwo tak po prostu tutaj przyjść i tutaj to zagrać. To wracają te wszystkie wspomnienia, ta sala.
Opowiadałem, jak kiedyś wychodząc tutaj nie mogłem wyjść z garderoby, bo się drzwi zatrzasnęły i tu publiczność czeka, a ja tam się tłukę do tych drzwi, nie mogę wyjść po prostu, po czym jakąś nogą otworzyłem te drzwi. Obawiam się, że jakieś mogło paść nawet słowo niecenzuralne może i wpadłem tutaj na tą estradę. I potem ówczesna pani dyrektor, pani Bogdanowska, Tamara, miała do mnie pretensje, że jak ja wyszedłem tutaj na estradę, ja z 10 minut nie mogłem się uspokoić i w zasadzie zamiast grać, to ja grałem i tak chodziłem od tamtej ściany do tej, cały czas taki jogging ze skrzypcami razem uprawiałem. To są wspomnienia takie właśnie, które no teraz to wszystko odżyło i no ale to właśnie o to chodzi, prawda? O to chodzi. I to nigdy nie zaniknie. Jak się chodzi do szkoły, często jest tak, że myśli się, och, ten profesor taki, ten zrobił to, a kolega tamto, a coś może się nie udało. Ale to są potem naprawdę rzeczy mało, mało istotne. Pamięć selekcjonuje to, co ważne i mniej ważne. Otóż to. I zostają tylko te ziarna, tak, które warto w sobie nosić. Panie Tomaszu, ja do pana mam takie pytanie, jeśli można. Proszę bardzo. Pracuje pan w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w orkiestrze. Tak, tak. Proszę powiedzieć, na ile ta orkiestra daje panu swobodę grania, rozwoju? Jak pan to widzi? Bo to są lata pracy w zespole dużym, już nie kwartet. Podziwiam go czasami. No 24 lata pracuję w operze, także to jest rzeczywiście szmat czasu. Z kwartetem miałem epizod krótki, jakieś 16 lat temu, byliśmy razem na trasie w Japonii. Też grywałem długo, 20 lat na tak zwanych kwitach w Sinfonii Warszawy, wtedy też Krzyśka poznałem bliżej. Chociaż tak naprawdę jesteśmy bardzo blisko ze sobą związani, bo mieszkaliśmy w jednej klatce na Tatarach. Znam go, wiem, kiedy się urodził. No. Tak. Pamiętam mamę, jak prawda chodziła. Tak, a teraz jakimś, no nie wiem, zrządzeniem losu mieszkamy. Znowu jesteśmy sąsiadami. W tej samej wsi podwarszawskiej mieszkamy, także to jest po prostu, jesteśmy sobie pisani. Natomiast wracając do opery, no opera o tyle, tak jak rozmawiam z kolegami z orkiestr typu Filharmonia Narodowa czy Polska Orkiestra Radiowa, to po prostu w operze jest większa rotacja, jeżeli chodzi o muzyków, także można sobie jakoś tam ten czas organizować, jeżeli chodzi o życie takie pozateatralne. Natomiast oczywiście jest to praca bardzo męcząca, w sensie takim, że te produkcje są długie, często kończą się po 3,5 godzinach, co w ogóle moi koledzy z orkiestr symfonicznych nie wyobrażają sobie takiego. Natomiast po prostu no to trzeba się po prostu zahartować w tym. Natomiast mnie zawsze ciągnęło do grania rzeczy mniejszych z moimi kolegami w różnych formacjach. No i teraz od 2 lat w zasadzie z Krzyśkiem i z Markiem i z Szymkiem od roku gram w kwartecie. No to jest dla mnie zawsze to było spełnienie moich marzeń, jeżeli chodzi o granie w ogóle, czyli granie w kwartecie smyczkowym. No także no, starałem się zawsze gdzieś tam znaleźć czas na to. No na pewno to taki na przykład miesiąc jak ten kwiecień, gdzie jest dużo produkcji w operze, jest trudny, no ale... Ale się udało? Ale się udało, musiałem zrezygnować z próby, także... Ej, drodzy panowie, tam jest młodzież naszej szkoły. W różnym wieku, w różnych specjalności. Uczą się gry na instrumentach, które być może w przyszłości będą ich sposobem na życie. Proszę powiedzieć, czego życzylibyście im i jakich udzielilibyście rad w tej chwili, kiedy patrzycie na swoje życie jako spełnione, życie, w którym jest wiele piękna, wiele wspaniałej muzyki, wiele artystycznych podróży, kiedy właściwie można powiedzieć, że każdy rok był rokiem realizacji nie tylko planów, ale i marzeń. Znaczy ja myślałem o tym właśnie nawet przed tym spotkaniem, to po prostu wydaje mi się, że takiej otwartości głowy po prostu, że otwartości na doświadczenia, na to nawet wydaje nam się, że z pozoru ktoś coś, czego nie wie, nie podoba nam się to, to po prostu zawsze od każdego można coś po prostu wyciągnąć i to buduje nasze doświadczenie na następne lata naszej
nazwijmy do kariery, no to tak można powiedzieć. Także to otwartość przede wszystkim. Ja to bym czego życzył. Mogę powiedzieć na swoim przykładzie, bo jak tylko skończyłem studia, jakoś tak się udało szybko, że złożyło się, że dostałem się wtedy, wydawało się, do najlepszej orkiestry, jaka kiedykolwiek no, w Polsce i nie tylko, do Polskiej Orkiestry Kameralnej Jerzego Maksymiuka. I to życzyłbym właśnie tego, żeby, ponieważ tak, mieliśmy masę wyjazdów i kontakt naprawdę z artystami najwyższego lotu, to znaczy to jest tego pierwszego i no, Sława Rostropowicz, prawda, i Juri Baszmiec, i Henryk Schering, i no sam nie wiem po prostu o kim mówić, Salvatore Accardo i tak dalej. No i w zasadzie to było niesamowite, ale ja się sam teraz łapię na tym, że grając z nimi koncerty, to tak się zastanawiam, ojejku, no to chyba to Menuhin, tak ja nam, to Yehudi Menuhin tak właśnie, z Yehudi Menuhinem dużo graliśmy. Ja w ogóle tam nawet solo grałem, on dyrygował, przedziwne tam były sytuacje, ale to by trzeba było, to za mało mamy czasu, bo to te sytuacje takie przedziwne, czasami prześmieszne, gdzie on tam czasami brał dwie batuty w ręce, jedną próbował na 7, a drugą próbował na 6 na przykład dyrygować, to myślę, że profesjonalny dyrygent by nie dał rady, a on próbował, no i po prostu te koncerty się tam rozpadały, no ale jemu wszystko wolno było. Ale dzięki temu, że miałem tę możliwość, to po prostu właśnie to jest to, ja czuję się w jakiś sposób spełniony, że ja poznałem tych ludzi. Mogę nawet teraz gdzieś tam przekazywać, czy młodzieży, czy nawet moim młodszym jednak kolegom pewne rzeczy, które mieliśmy po prostu, z którymi mieliśmy do czynienia tak na co dzień. A jak Tomek mówi, no otwartości głowy, oczywiście, to jest po prostu, nie wolno się poddawać, absolutnie. Jak wiecie, są wzloty i upadki, to jest i życie. Trzeba liczyć i czekać na to, że gdzieś każdy kogoś spotka właśnie takiego w odpowiednim momencie. To czasami są rzeczy takie nieoczywiste, prawda? I takie nie wydawałoby się, że... A jednak to potem rzutuje na całe życie. I ja wam wszystkim tego życzę, żeby po prostu, żebyście spotkali kogoś takiego właśnie na swojej drodze. Tak jak my mieliśmy to szczęście. Tomek pana Rysia, a ja pana Preissnera, bo to ten początek i kto wiemy, że wy może sobie jeszcze nawet sprawy nie zdajecie z tego, a może właśnie już tutaj spotkaliście kogoś takiego. Bo to są rzeczy naprawdę, i uwierzcie mi, że dopiero po czasie człowiek sobie zdaje z tego sprawę, że to właśnie może to było to. I ja myślę, że nawet na pewno to tak jest, bo to na ogół tak jest, człowiek młody jest bardzo podatny, tylko po prostu musi trafić na odpowiedniego człowieka, kto będzie szczery z nim, kto będzie go traktował po partnersku, że będzie go szanował. Młodzież jest bardzo czuła na to i to ja to wiem po prostu. I to jest, tego wam życzę po prostu, bo to jest uważam najważniejsze. Kochani panowie, bardzo dziękuję. Przed nami podróż do Warszawy. Oj tam. Trzeba wrócić, ale na szczęście droga już jest lepsza. Tak. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za wszystkie wspaniale zagrane frazy, za Mozarta, Ariegę, za dar spotkania. To my dziękujemy za zaproszenie. Ja mówiłem, jak pani zadzwoniła, ja powiedziałem, że jedziemy od razu po prostu. Nawet się chwili, to bałem się, że może termin czy coś takiego, no obawiałem się tutaj, czy, ale nie, no my jesteśmy, tak jak mówię, bardzo się w zespole szanujemy, bardzo się staramy jakoś tak traktować po partnersku, staramy się akceptować siebie nawzajem. Wiadomo, każdy ma jakieś tam różne rzeczy i to uważam, ale to jest może z mojej strony też taki bagaż doświadczeń, już jednak ja trochę dłużej tam, prawda, i w tym kwartecie, i z różnymi, różnie to bywało, prawda, z różnymi kolegami. I bardzo tego pilnujemy, ja tego pilnuję, żeby to tak było po prostu. Czyli miłość, praca, wzajemny szacunek. Dokładnie tak. Kochani, i akceptacja. To jest do was. I akceptacja. To jest do was. To jest credo dzisiejszego wieczoru. Następny koncert mamy 4 czerwca. Dopiero. Dopiero, ponieważ w maju matury, egzaminy, no klas ósmych i tak dalej.
Wystąpi Piotr Olech, kontratenor. Kontratenor. Artysta, który ostatnio wysyłał do nas wspomnienia i życzenia razem z Magdą Podkościelną. Skąd? Z sali La Scali Mediolańskiej, tak, gdzie pod dyrekcją Herewege śpiewali Pasję Mateuszową Jana Sebastiana Bacha. To są ważne chwile. Młodzi będą przeżywali kolejny jubileusz. My realizujemy 80-lecie szkoły. Wy 10 lat potem. Uczcie się tego. Czym ta szkoła jest? Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.